Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To są słowa z Ewangelii świętego Mateusza z 25 rozdziału, 40 werset. I te słowa tak naprawdę dla mnie osobiście stały się takim jakby wezwaniem do troski o tych najmniejszych, o których tutaj w Tanzanii nikt nie walczy. Tanzania jest bardzo zróżnicowana. Mieszkają w niej zarówno biedni, jak i bogaci ludzie, tak jak i wszędzie. I u nas w Polsce, w Tanzanii jest podobnie. Około 70% mieszkańców Tanzanii mieszka poniżej tego progu ubóstwa, czyli żyje za mniej niż 1 dolar na dzień. Około 16% dzieci poniżej 5 roku życia jest niedożywionych, tak? Kiedy dotarłyśmy do Tanzanii, tak naprawdę odczytałyśmy to jako takie nasze wezwanie do pomocy tym ludziom, dlatego też założyłyśmy mały ośrodek imieniem Ojca Pio, by pomóc miejscowej ludności, by pomóc tym niedożywionym dzieciom. Trzeba jasno powiedzieć, że w naszych okolicach, w których mieszkamy, jest plemię Sukuma, które no niestety jakby no nie troszczy się za bardzo o te dzieci, które ma, i bardzo dużo dzieci jest niedożywionych. Czasem trafiają do nas do szpitala w takim skrajnym niedożywieniu i trudno jest te dzieci odratować. Dzieci przychodzą do nas bardzo chętnie, często kiedy brakuje im pożywienia w domu, tak naprawdę. No i te dzieci już wiedzą, że mogą zawsze przyjść do sióstr i zapukać i zawsze coś dobrego dostaną. W Tanzanii biedniejsi jadają jeden posiłek dziennie. Masajowie są bardzo gościnni. Każdy, kto przychodzi do wioski, najczęściej jest zapraszany na jedzenie. To jest jakby przejaw ich gościnności. Masajowie też mają zasadę, że oddzielnie jedzą kobiety, oddzielnie jedzą mężczyźni. Z prostego powodu, ponieważ kobiety mają swoje tematy, mężczyźni jako wojownicy mają swoje tematy i zawsze jedzą oddzielnie. Wyjątek stanowi tutaj właśnie sytuacja, kiedy pojawia się gość w wiosce. Miałam taką okazję być w takim domu i wtedy jadłam wspólnie ze wszystkimi. Stawia się jedną miskę czy garnek na środku i każdy się częstuje z tej jednej miski. Dzień pracy w szpitalu zaczyna się od modlitwy. Właściwie nie tylko w szpitalu, bo i w przedszkolu. Bez względu na to, w jakiej są religii, jakiego wyznania, wszyscy spotykamy się razem, wspólnie na modlitwie, a później każdy rozchodzi się do swojej pracy. Obecnie nasz ośrodek zdrowia będziemy przekształcały w szpital. Opiekujemy się kobietami w ciąży, prowadzimy porodówkę, klinikę matki i dziecka, otaczamy również opieką kobiety i dzieci zarażone wirusem HIV i chore na AIDS. Dlaczego akurat najbardziej tutaj zajmujemy się kobietami ciężarnymi? Dlatego, że jest to największy odsetek wśród osób, które umierają w tym kraju. W Tanzanii panuje przekonanie, że przetrwa silniejszy. Jakby istnieje taka naturalna selekcja. W związku z tym dzieci, które rodzą się, są zdane tylko i wyłącznie na siebie, na swoje własne siły. Często nie podaje się tlenu, nawet jeżeli takie dziecko wymaga tego. Nie reanimuje się tych dzieci, po prostu je się odkłada z boku i się czeka. Albo będzie żyło to dziecko, albo nie.
8 lat jesteśmy w Tanzanii. Miejscowi lekarze i pielęgniarki walczą już o każde nowonarodzone życie. Rzeczywiście dużo udało się osiągnąć, choć wymaga to od całego zespołu wielkiego zaangażowania, solidarności i ogromnej współpracy między sobą. To wszyscy są przekonani, że mimo trudnych warunków będą w stanie uratować dziecko. Obecnie są prowadzone prace nad przebudową porodówki. Ciągle jednak brakuje nam środków na wyposażenie i na sprzęt medyczny. Chodzi przede wszystkim o zakup inkubatora, dzięki któremu byłoby możliwe monitorowanie funkcji życiowych wcześniaków. W tych spartańskich warunkach razem z personelem robimy, co tylko jest w naszej mocy, by ratować życie dzieci. Jednak właściwy sprzęt medyczny na pewno ułatwiłby pracę i pomógł uratować więcej wcześniaków. Nasz ośrodek cieszy się naprawdę swoimi małymi sukcesami, które profesjonaliści nazywają cudem. Z perspektywy tych paru lat, które spędziłam w Tanzanii, ja dostrzegam, że te warunki są naprawdę piękne. Można odnaleźć w tym wszystkim taką prawdziwą radość, znaleźć swój własny cel w życiu, i znaleźć takie wartości, dla których się naprawdę, dla których się żyje i dla których warto żyć. Trudno jest mi sobie wyobrazić to, żeby teraz żyć i mieszkać w Polsce po tych paru latach w Tanzanii spędzonych. Jestem przekonana i pewna, że moje serce jest właśnie tam, wśród tych ludzi, wśród tej kultury, w której przyszło mi bardzo krótko żyć, ale nie chciałabym tego zamienić na nic innego.